Na program zaprasza sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych. Paweł Poncyljusz, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dzień dobry z Podkarpacia. iPad jest? Panie prezesie. Redaktorze. Co ja ludziom zrobiłem złego? Taka tytułomania. Nie będziemy ukrywać, że chodziliśmy do tego samego liceum, bo ja chciałem od tego zacząć. W ogóle jedziemy, pojedziemy się na Zakrzewską. O, dobrze. Tylu polityków wybitnych z tego liceum Artur Górski, świętej pamięci poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Górski, kolega z klasy. 2 lata młodszy, no tak, czyli bo myśmy byli 2 lata w tej samej klasie. W klasie równorzędnej do mnie pani posłanka Joasia Lichocka. Nie, to Joasia Lichocka była w mojej klasie, bardzo przepraszam. Nie, ona była, no, ale ona była na... A to może została potem, bo nie, ona ze mną maturę robiła. Nie, to coś... Naprawdę. Który ty jesteś rocznik? Ja jestem 71. No to jestem 69. Przecież ona ze mną robiła maturę. Dobrze, to musimy... Bo Joasia Lichocka mnie zablokowała na Twitterze, więc nie wyjaśnię tej sprawy. Jasię. Ale pozdrawiamy Jasię. Ja jestem pewny, że w tej samej klasie byłem z Jasią 2 lata. Tak czy inaczej... Nie, nawet 3 lata. Tak czy inaczej, wybitne liceum. Tak. Wybitni... Jeszcze Wojciech Pijanowski z tego liceum. Każde liceum ma swoich zacnych. Poza polityki. Proszę powiedzieć, jak ta droga zawiodła cię do Koalicji Obywatelskiej i jak wyglądała ta rozmowa? Kto zadzwonił z propozycją startu i jakie było twoje myślenie, jak żeś decydował o tym, czy to zrobić? Znaczy, przede wszystkim myślenie było trochę na zasadzie wkurzenia na rzeczywistość. I jakby to w ogóle przesądziło, że ja... Od dłuższego czasu rozmawiałem z różnymi politykami Platformy Obywatelskiej o tym, że coś jest nie tak i to trzeba zmienić. Znaczy, miałem też taką świadomość, że pewien przekaz, pewne podejmowanie tematów jest trochę nieskuteczne i z punktu widzenia obywatela, przedsiębiorcy, pacjenta jest to kompletnie chybione. Znaczy, że tematy, które się podnosi, może i one są ważne w debacie politycznej, w takim sporze w Sejmie, czy nawet w mediach. Natomiast niewiele to wpływa na życie zwykłego obywatela, takiego, który jest pracownikiem firmy technologicznej, który jest przedsiębiorcą, który jest pacjentem, który ma dzieci, które wysyła do szkoły, który zmierza się z urzędami, bo chce sobie coś tam wybudować na działce i tak dalej, i tak dalej. I to był powód, dla którego w ogóle zacząłem na ten temat rozmawiać i w którymś momencie przyszła taka propozycja, żeby wystartować. Ale dlaczego Koalicja Obywatelska akurat, a nie Prawo i Sprawiedliwość na przykład? Z Prawa i Sprawiedliwości wyszedłem w 2010 roku i uważam, że ten etap mam za sobą. Etap polityczny, pewnej wrażliwości również, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość od tych czasów, a ja byłem posłem od 2001 roku Prawa i Sprawiedliwości, bardzo się zmienił. Bardzo zmieniła się ta partia. Ten szeroki front, jaki kiedyś PiS reprezentował, już dawno odszedł w niebyt. Dzisiaj jest to zawężona partia oparta plecami o prawą ścianę. Jakby taką wybrali swoją drogę, no to i inni muszą to uszanować, w tym Paweł Poncyljusz, i jakby pogodzić się z tym, że pewne rzeczy już nie powrócą. Narobiliście wczoraj dużo zamieszania tym opowieścią o ministrze Macierewiczu. Dobrze, że o to pytasz. Bo jestem bardzo ciekawy. A to ja odpowiem, bo trzeba to dołożyć. Tylko powiem tym ludziom, którzy nie słyszeli, że powiedziałeś wczoraj, że było 2 kandydatów na ministrów obrony, którzy potem zostali ministrami obrony, którzy byli przygotowani do tego stanowiska i to byli panowie Komorowski i Macierewicz. Obaj byli wieloletnimi członkami Komisji Obrony, ale nie powiedziałem o Antoni Macierewiczu tej drugiej strony, bo ten Antoni Macierewicz w MON-ie miał wiele twarzy. Znaczy, była twarz gościa, który naprawdę nieźle się orientuje w ministerstwie, co wcale nie oznacza, że wszystkie decyzje, które z tej orientacji wynikały, są dobre dla, w skutkach swoich dla armii, dla zbrojeniówki. To jest twarz i trzeba to też podkreślać, tego nie zdążyłem wczoraj w tym wywiadzie powiedzieć, bo była dość szybka ta rozmowa, nie tak jak tu dziś, kiedy jeździmy sobie po ulicach Warszawy. Jeździmy na Dolnym Okotów. Na Dolnym Okotów. Antoni Macierewicz ma tą twarz Komisji Smoleńskiej i takiego pierwszego śledczego, który docieka prawdy o tym, co się stało w Smoleńsku. Tyle lat mija i tak naprawdę dalej nie znamy jego zdania, co się stało. To jest wszystko dalej w oparach takiego. No bo nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. Znaczy, jest... Też biorąc pod uwagę, że jest to bardzo wygodny klucz do funkcjonowania w Prawie i Sprawiedliwości. Tak? Znaczy, kogoś, kto podejmuje temat Smoleńska, się po prostu nie tyka. Tak? Wiadomo, że to jest osoba o przymiotach boskich prawie, że i wiadomo, że wie najlepiej i nie pytajmy o więcej. I to jest ta druga twarz. To jest twarz, która przekonuje różnego rodzaju naukowców do tego, żeby uzasadniali pewne tezy polityczne, jeśli chodzi o katastrofę, to wysadzanie na wacie jakiejś makiety kabiny, w której byli pasażerowie, udowadnianie, że to był trotyl i tak dalej. No to jest też twarz Antoniego Macierewicza z Ministerstwa Obrony. To jest twarz niekompetentnych ludzi, poczynając od pana Misiewicza, kończąc na prezesach i członkach zarządów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, których wsadzał tam, którzy nie mieli na to żadnego pomysłu, Polska kompetencji. Grupa miała przy tym rządzie już trzeci jest w tej chwili, tak. Czwarty już nie wiem. Teraz już chyba jest czwarty. I wszyscy oni niestety niewiele wiedzieli o polskiej zbrojeniówce, kiedy do niej wchodzili. Serce mi krwawiło, kiedy widziałem, jakie głupoty wygadują i jakie obietnice poczyniali, których dzisiaj już nikt nie pamięta. Więc to jest taka twarz. Ale to jest też twarz polityka, który próbował kupować jakiś polski sprzęt, bardziej lub mniej nieudolnie, jeśli chodzi o wyposażenie dla polskiego wojska, ale nie miał odwagi powiedzieć, że na przykład programy RAK czy Krap, z których dzisiaj MON jest bardzo dumny i kolejne konferencje i przekazywanie kolejnych pojazdów do polskiej armii jest świętowane hucznie. Nie miał odwagi powiedzieć, że te programy tak naprawdę zaczęły się wiele lat wcześniej i tak naprawdę Antoni Macierewicz mógł podpisać umowy na zakup tych raków czy krabów, tylko dlatego, że poprzednicy w ogóle uruchomili te projekty i one po prostu akurat w danym momencie, kiedy on pełnił funkcję ministra, zostały zrealizowane tak, że można było to wdrażać do polskiej armii. Więc to, jakby Antoni Macierewicz ma wiele twarzy w MON-ie. Niestety większość to są twarze, które źle będą nam się kojarzyć. I ja mam nadzieję, że my dzisiaj tak naprawdę będziemy rozmawiać, jak to wojsko i jak zbrojeniówka ma w Polsce wyglądać, jak ma wyglądać uzbrojenie. Bo dzisiaj kupujemy rakiety, do których nie będziemy mieli żadnych kodów dostępu. Nie my będziemy decydowali, gdzie te rakiety lecą. Ale znowu robi się huczne konferencje prasowe i pokazuje jako wielki sukces, bo kupiliśmy rakietach takie, mówimy teraz. Te, które teraz minister Błaszczak tak dzielnie kupuje. To są przecież wszystko rakiety, które będą sterowane nie polskim sprzętem, bo Polska nie dysponuje satelitami. Ja przypominam, że te rakiety, które się kupuje, ale to są o Patriotach, o Hymarsach. Okay. To są wszystko przecież pociski, które latają dalej niż sięgają jakiekolwiek polskie radary. I tego nikt nie mówi dzisiaj odważnie ze strony rządowej, że to jest może i fajne na defiladę, chociaż nie wiem, czy tam się na defiladzie cokolwiek da pokazać z tych instalacji, ale to nie są rzeczy, w których Polska ma 100% kontrolę, już nie mówiąc o programach offsetowych. No jesteśmy na Sielecki i za chwilę będziemy na... Ja się tu urodziłem, w tym budynku. To jest, ja miałem bardzo blisko do liceum. Szczęścia, że jesteś. Ja troszkę miałem dalej, ale pamiętam. Ja niestety... To jest liceum? Tak, liceum dzisiaj Cervantesa i te popiersie, nie wiem, czy pamiętasz, że na tym postumencie był Karol Świerczewski, Walter. Tak. I ja skończyłem... Bardzo żeśmy się brzydko zachowywali pod tym. Kończyłem szkołę, kiedy właśnie po mojej maturze z tego postumentu zniknęło popiersie Karola Świerczewskiego, Waltera, a po roku pojawiło się popiersie Cervantesa, także... O, żeśmy się tutaj troszkę zatkali. A, spokojnie. Więc to była też okres transformacji. Potem miałem tego. Właśnie z Arturem Górskim długą kiedyś dyskusję, ponieważ on twierdził w swojej oficjalnej biografii, że skończył liceum Cervantesa, a jednak myśmy kończyli Świerczewskiego jeszcze. Tak, to prawda. Ale pamiętam też, jak pani dyrektor, która była właśnie w tym okresie transformacji, najpierw ganiała moich kolegów z Młodzieżowego Komitetu Solidarności po toaletach, bo rozrzucali ulotki, tak. A potem dzielnie stała na czele takiej transformacji w Polsce i jakby stała się już taką patriotką, że tak powiem, lekko dystansującą się od komunizmu, także szybkie transformacje, co też następowały, i nasze roczniki nie za bardzo były lubiane po tym już, jak to był Cervantes, dlatego że no, my pamiętaliśmy panią dyrektor, kiedy nas na apelu kazała nam się uczyć, kiedy w szkole było tam plus 10 stopni i kiedy żeśmy wyszli wszyscy na apel pod szkołę, to miała tylko odwagę wystawić głośnik i zapędzić nas do klas z powrotem. To był w ogóle jedyny w latach 80. strajk w szkole średniej. Tak. On był bytowy, bo chodziło o to, że było cholernie zimno, tak? No to też uczciwie powiedzmy. Tak. No, ale pani dyrektor wtedy po Solidarność prostu powstała z powodów bytowych. Nie potrafiła mieć sobie tyle empatii, żeby wyjść i powiedzieć, no słuchajcie, no przepraszam, no nic na to nie poradzę, że jest zimno. Tam było może jeszcze spróbujmy gorzej, to. Ona zapędzała nas do tej nauczyciele klasy. Mogli siedzieć w płaszczach, a nam nie pozwalali uczniom. Tak. I myśmy musieli trzymać płaszcze w szatce. Tak było. I tygodnik Solidarność napisało nas na pierwszej stronie. Jestem bardzo dumny z tego, że tak było. Ale a propos tej transformacji, z tego jak się ludzie zmieniają, czy będziesz w czasie kampanii wyborczej wspierał kandydatów opozycji do Senatu u siebie, nawet jeśli, bo ja nie wiem, kto tam będzie, bo to jeszcze nie jest ogłoszone. Jeszcze ale... nie. W czwartek ogłaszamy w Rzeszowie. Czy tam może być ktoś na przykład z Lewicy, czy raczej nie? Nie słyszałem o tym, żeby to bardziej mówimy o takich środowiskach na przykład samorządowych, czy też postsamorządowych. Raczej osoby albo takie, które gdzieś tam związane kiedyś były z polityką. Czy to wiadomo, że ten okręg jest bardzo trudny dla osób niezwiązanych z PiS-em, więc to też muszą być naprawdę mocne postacie, za którymi idzie historia i tak dalej. I oczywiście no, tam, gdzie będę mógł być pomocny, tam, gdzie możemy razem coś robić z tymi kandydatami, to bardzo chętnie, tym bardziej, że no, mówię, poza tą warstwą polityczną, gdzie na pewno tego sosu politycznego będzie dużo, no jednak będziemy rozmawiać o tych realnych problemach w poszczególnych miastach, w Stalowej Woli, o czym już przed chwilą przy Krabie i Raku mówiłem, o Rzeszowie, o Sędziszowie, o Tarnobrzegu. Każde z tych miast ma swoją specyfikę i jakby też wymaga takiego realnego przekazu, który jest atrakcyjny dla mieszkańców tego regionu. Ja też z panem prezydentem Ferencem, prezydentem Rzeszowa, rozmawiałem ostatnio na temat tego, żeby też być takim lobbystą Rzeszowa i Podkarpacia w Warszawie, i widzę po tym, co samorząd zrobił przez wiele lat, że wiele tych pieniędzy tak naprawdę płynęło z instytucji państwowych, czyli z krajowych instytucji tu z Warszawy, i dzięki temu też Rzeszów dziś wygląda no, absolutnie inaczej niż taka przeciętna ściany wschodniej. To dzisiaj jest miejsce, które, jak powiedział prezydent, jedno z dwóch miejsc w Polsce poza Warszawą, gdzie jest napływ mieszkańców. Znaczy to tam się cały czas zwiększa ilość mieszkańców. Ludzie z całego regionu, ale i nie tylko, przyjeżdżają do Rzeszowa, do pracy, robić karierę. No już nie mówię o studiowaniu, bo to dość powszechne. Czy prezydent Ferenc zdradził ci, dlaczego zrezygnował ze startu do Sejmu? Bo ja te wyjaśnienia oficjalne są takie dosyć... No ale one są prawdziwe, jeżeli mówimy o tych samych wyjaśnieniach. Takich, że zaczął kandydować i mieszkańcy powiedzieli, tak, nie, błagamy panie prezydencie. Ale autentycznie były pielgrzymki do pana prezydenta i to opowiadał mi ktoś, kto siedział w gabinecie u niego i pani sekretarka mówi, panie prezydencie, są tu państwo do pana. I wchodzi jakaś tam grupa przedstawicieli takiego osiedla, mi panie prezydencie, niech pan nie odchodzi. I tak dalej, i tak dalej. Siedzi dalej, za pół godziny znowu wchodzi jakaś delegacja z kolejnego osiedla i znowu prosi, żeby broń Boże nie odchodzić. Znaczy tyle, co ja wiem i też słyszałem to od prezydenta Ferenca. no to jest akurat właśnie włodarz miasta, który od 2002 roku nieprzerwalnie kreował to miasto i dzisiaj jest to naprawdę miasto zaawansowane, które jest gotowe już prawie na autobusy autonomiczne, czyli już nie będzie trzeba hybrydą jeździć, ale będzie można być całkowicie ekologicznym. Więc to są ambitne cele, ale powiem szczerze, w niewielu miastach w rozmowie z prezydentem można usłyszeć tak ambitne plany i to tak naprawdę od ręki, wysypywane z rękawa, na zasadzie, że o, takie mamy pomysły, bo drogi to już mamy, parki już mamy, już większość życia miasta jest zorganizowana, no a teraz wrzucamy nowy bieg w postaci właśnie autonomicznych autobusów i tu mamy firmy, które się tą autonomią zajmują, także tu możemy pewne rzeczy lokalnie zrobić. Znaczy to jest świetne, zresztą tym bardziej, że Rzeszów to jednak zagłębie też produkcji części lotniczych, także niedaleko do zaawansowanych technologii takich jak autonomia od lotnictwa, na pewno o wiele bliżej. A wspomniałeś o tym, że Podkarpacie jest trudne oczywiście dla wszystkich kandydatów niezwiązanych z Prawem i Sprawiedliwością, czy inaczej się tam prowadzi kampanię niż w innych częściach Polski z tego powodu? Jest trudniej? Jest inaczej? No, znaczy zobaczymy jak to będzie teraz. Ja nie mam doświadczenia w prowadzeniu kampanii od kilkunastu lat. Ostatni raz prowadziłem kampanię w 2011. Sam się przekonam, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że dzisiaj poza taką narracją płynącą z mediów, czy tam z mediów społecznościowych, po prostu trzeba stanąć oko w oko z wyborcą, z kimś, z mieszkańcem osiedla, z kimś, kto robi zakupy, z kimś, kto idzie albo wychodzi z pracy, który korzysta z komunikacji miejskiej. Wydaje się, że ten kontakt bezpośredni, stara metoda, ale najbardziej sprawdzona. No wiem, że tylko jest problem z ilością billboardu, że jest to na pewno mniejsza ilość niż sobie to można wyobrazić, że nie jest to dość popularne, żeby w ogóle mieć takie wielkoformatowe jakieś zdjęcia i plakaty, więc no jakby ta kampania musi być jak najbardziej bezpośrednia i też widać po sukcesach, po wynikach Prawa i Sprawiedliwości, że ta kampania bezpośrednia takiego zejścia do samego dołu, takiego kontaktu bezpośredniego jest najbardziej skuteczną metodą. Czy to jest tak, jak rozmawiasz z innymi kandydatami, czy nie wiem, ze sztabem, to jest ta metoda, którą oni też uważają, że trzeba, że Koalicja Obywatelska, do której powinna wrócić, bo ja się zgadzam całkowicie. PiS do perfekcji doprowadził coś, co no nie wiem, chyba jest wzorem amerykańskim, bo tak się tam kampanię prowadzi, że im więcej, czy brytyjskim dokładnie tak, im więcej rąk uściśniesz, tym większe masz szansę na wygraną. Oni nawet są w stanie wyliczyć się, mówi o tym, ile set tysięcy rąk musi uścisnąć kandydat na prezydenta, żeby w ogóle mieć szansę w wyborach. Czy Koalicja Obywatelska to rozumie teraz, że trzeba w ten sposób robić, a nie... Pytaj sztabu wyborczego. No, ja to rozumiem. Kandydata na posła. Znaczy, kandydat Poncyljusz to rozumie. Kandydat Poncyljusz od 98 roku zawsze tak prowadził kampanię. Kiedyś na Śródmieściu, gdzie chodziłem od drzwi do drzwi, wręczałem swoje ulotki i wracałem na 2 dni przed głosowaniem i przypominałem, że właśnie w najbliższą niedzielę jest głosowanie i mam tu ulotkę, taką instrukcję, co zrobić, żeby dobrze zagłosować poprawnie. Więc jakby znam te metody od wielu lat i dokładnie z tych praktyk brytyjskich czerpałem. Wtedy na szkoleniach, na których również pojawiali się inni moi koledzy z Koalicji Obywatelskiej i też byli szkoleni pod kątem tego, jak skutecznie prowadzić kampanię, ale zawsze ci specjaliści mówili, najważniejszy jest kontakt bezpośredni, właśnie ta uściśnięta ręka, ta wręczona ulotka własnoręcznie, nawet nie poprzez wolontariuszy, ale właśnie własnoręcznie. To ona działa wielokrotnie mocniej niż plakat wywieszony na słupie. Aczkolwiek i plakat ma też swoje zalety. Czy masz takie poczucie, powiedziałeś, że to trzeba rozmawiać ze sztabem i tak się pierwsze co mi przyszło do głowy, czy ty masz jakiś kontakt, jest coś takiego jak centralny sztab w Koalicji Obywatelskiej? Jest. Masz tylko poczucie, że ktoś... Wiesz co, tylko ja jestem pierwsze dni po w ogóle ogłoszeniu mnie kandydata, po powrocie z pielgrzymki akurat, na której się dowiedziałem, że już ta cała machina rusza, więc no, to są pierwsze dni. Dzisiaj jestem w Warszawie, za chwilę pojutrze już będę w Rzeszowie i będę to sobie wszystko organizował. Jakby sztab chętnie wykorzystam wszystkie sugestie, ale jak to mówią, umiesz liczyć, licz na siebie i jakby to próbuję organizować. Oczywiście w duchu pewnej sztuki, czy też poprawności prowadzenia kampanii, zgodności z prawem i tak dalej, ale no jakby będę próbował budować taki przekaz, który wydaje mi się, że jest i wiarygodny dla mnie i też zrozumiały dla odbiorcy, no bo to też muszą te dwie rzeczy działać ze sobą, no bo można mówić w tonie wysokiego C, tylko że w części miejsc po prostu nie będzie się zrozumiałym, to wtedy jest to chybione. Więc... A czy czujesz się spadochroniarzem? Wiesz co, no i tak i nie. Ale nie czuję się o tyle, że ja naprawdę ten region czuję, szczególnie w tej kwestii przemysłowej, tych zagadnień, które są, można powiedzieć, takim motorem napędzającym ten region, czyli właśnie produkcja, przemysł, innowacyjne technologie. Część firm to oczywiście jest firmy zagraniczne, ale część to są firmy polskie, które dostarczają tam różnego rodzaju komponenty, żeby te firmy zagraniczne mogły już ostateczny jakiś produkt sprzedać dalej. Więc nie czuję się tak do końca spadochroniarzem. Oczywiście te moje relacje biznesowe, to doświadczenie, lotnictwo, kosmos czy zbrojeniówka, to jest oczywiście nie to samo, jakbym tam wyrósł, tak, i chodził do szkoły. Natomiast no, tak się składa, że wszyscy kandydaci z czołowych partii są spoza i ja nie wiem, czy to jest złe, bo jeżeli my dzisiaj byśmy potrafili wszyscy antyszambrować po gabinetach ministerialnych i różnych instytucji centralnych na rzecz Rzeszowa, to moim zdaniem to, gdzie się urodziliśmy, gdzie wyrośliśmy, jest wtórną rzeczą w stosunku do tego, jakie zadania przed nami i co możemy zrobić. I moim zdaniem to będzie dość efektywne, bo ja tę topografię instytucji, ministerstw, tego kto co może dla Rzeszowa zrobić, znam dość dobrze i myślę, że to jest ważne, bo efekt się liczy. A czy to będzie człowiek urodzony w Rzeszowie, czy to będzie człowiek spoza tego miasta czy regionu, to moim zdaniem jest wtórna rzecz, ale oczywiście każdy wyborca wybierze sobie jak chce na liście. Na pewno będziemy mieli wielu kandydatów z różnych części tego okręgu wyborczego. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej łączności ziomala z osiedla, no to sobie znajdzie. Chciałem zapytać na koniec, bo musimy kończyć za chwilę, ale chciałem cię zapytać na koniec o tą historię o farmie trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, która się ukazała w... Jakiś PRL kompletny. Bo, dowiedzieliśmy się przed chwilą, że premier poprosił wiceministra sprawiedliwości, tego głównego bohatera tego tekstu, o wyjaśnienia. Na razie go nie chce, znaczy nie ma mowy o dymisji na razie, ale chcę wyjaśnić od niego dzisiaj w tej sprawie. Co pomyślałeś, jak zobaczyłeś? Znaczy PRL to jest jakaś esbecka metoda tak zwanej obyczajówki. Na zasadzie znajdziemy na ciebie haka i potem już będziesz jadł nam z ręki. No w ten sposób łamano ludzi w PRL-u, gdzie im kładziono jakieś tam zdjęcia kompromitujące, czy nie wiem, mówiono, że odzyskamy dla ciebie prawo jazdy, które ci zabrali, bo jechałeś po pijaku, i jakby łamali ludzkie legendy, ludzkie historie. Znaczy to... w ogóle, że młody człowiek, bo on chyba nawet 40 lat nie ma, w ogóle wpadł na taki pomysł, to jakby no co niektórym ludziom w tej głowie się rodzi, to już nawet nie chodzi o sferę polityczną, tylko taką czysto ludzką. No, to jest ludzi... homo homini lupus est. Tak? Tak. Człowiek człowiekowi wilkiem. Po prostu coś niebywałego. Ja mam nadzieję, że też i Zbigniew Ziobro będzie miał odwagę, żeby się od tego odciąć. A jeśli premier dzisiaj nie zażąda tej dymisji, to tylko będzie to coraz bardziej drążyło Prawo i Sprawiedliwość w okresie wyborczym, co może z punktu widzenia mnie jako konkurenta Prawa i Sprawiedliwości nie jest złe, ale jeżeli to będzie się broniło tego gościa, to oznacza po prostu bardzo złą praktykę, no bo jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma dalej rządzić, a tego to zapowiada, to strach pomyśleć, ilu z nas jeszcze będzie na tak zwaną obyczajówkę łapano i że tak powiem glajszachtowane po to, żeby tylko i wyłącznie nie powiedzieć żadnego krytycznego słowa na temat rządzących. Tak, ja też mam wrażenie, że to w ogóle nie chodzi o politykę, tylko to jest po prostu chodzi o bycie człowiekiem gdzieś na końcu. Tak, znaczy możemy prowadzić debatę, spierać się, ale już po prostu zaglądanie do łóżek, do szaf, do tego typu rzeczy. A z drugiej strony, no przecież jak politycy Prawa i Sprawiedliwości mają takie obyczajowe jakieś problemy, to mówi się, nic się nie stało, tak? Są tacy, którzy 4 lata są spokojnie posłami i pomimo tego, że mieli jakieś tam zawieruchy obyczajowe, szarpania z zdrady, szarpania z żonami i tak dalej, nic się nie stało, tak? Ciekaw jestem w ogóle, co dzisiaj prawicowi komentatorzy będą na ten temat mówili, bo to też będzie bardzo znamienne. Czy moim zdaniem takie praktyki powinniśmy eliminować z życia publicznego jednym krótkim cięciem, tak żeby następnym pokazać, że nie wolno takich rzeczy robić, bo to jest po prostu draństwo i ociera się o właśnie takie metody totalitarno-PRL-owskie. Dziękuję Ci bardzo. Dobrego dnia. Dzięki wielkie. 34. Elo rządzi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Bardzo. Powodzenia. Bóg zapłać. Na program zaprosił sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych.